Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy spotkałem się z kurkami firmy Meus, utkwił mi w pamięci ich znak graficzny. Przez długi czas nie było okazji wziąć te kulki zanęty nad wodę, by je przetestować, ale niniejszym nadrabiamy zaległości i zapraszamy na testy, recenzje najnowszej serii zanęt i przynęt tego producenta. Wiadomo, że własne zdanie o każdym produkcie można sobie wyrobić dopiero wtedy, kiedy się go po prostu użyje. My w naszych filmach nie możemy Wam dać 100% odpowiedzi na każde pytanie, ale robimy to po to, byście mogli sami wziąć dany produkt do ręki i przetestować go w swoich wybranych bojowych warunkach nad wodą. Dobry marketing, bardzo dobra grafika i szybkie zaistnienie na polskim rynku. To niewątpliwie zalety firmy Meus. Zajrzyjmy jednak głębiej do opakowań, do pudełek i sprawdźmy, co kryje się w środku. Dziś parę uwag na temat nowej serii Challenge. To seria kulek i dodatków, których głównym przeznaczeniem jest nęcenie na zbiornikach, gdzie karpie są cwane i nauczone bezpiecznego dla siebie żerowania. Siła tych kulek opiera się na zróżnicowanej twardości i różnym stylu pracy, gdzie wędkarz znający łowisko i jego wymagania jest w stanie ich skutecznie użyć. W skład linii karpiowej wchodzą kulki zanętowe, kulki pop-up fluo, kulki Wafters fluo, liquid foody i metod miksy. Kulki zanętowe hard i soft. Podpowiadamy dla zainteresowanych, że poświęciliśmy im cały oddzielny film. Oczywiście możecie go znaleźć na naszym kanale. W obu rodzajach tych kulek tajemnicą sukcesu jest odpowiednie zbilansowanie miksu. Jedne warto użyć do kobry, a inne do łodzi zanętowej. Dlaczego? Odsyłamy do wspomnianego materiału. Kulki Fluo Pop-Up Challenge świetnie zagrają Wam w pojedynkę, a to dzięki dużej ilości atraktorów w nich zawartych, ale również posłużą jako pływaki wynoszące właściwą przynętę do góry na zestawie. Co oczywiste, są jaskrawe i przy tym mają wysoką wyporność. Trzy rzeczy: wyporność, smak i wyróżniająca barwa to główne zalety tych kulek. Występują w rozmiarze 12 i 15 mm, w opakowaniach po 100 ml. Oczywiście dostępne jak cała linia Challenge w trzech smakach: Sweet Dream, Green Shot i King Spice. Kulki Wafters Fluo Challenge, które swoje najlepsze właściwości powinny pokazać na mulistym dnie. Warto je przetestować tam, gdzie żerowanie nie jest bardzo intensywne, a ryby znają już zagrożenia płynące ze strony naszego zestawu. Bujająca się w rytm ruchu wody kulka może być obiektem zainteresowania ryb przyzwyczajonych do innego sposobu żerowania. 18 i 12 mm w opakowaniach po 100 i 200 ml. Trudno byłoby sobie wyobrazić cały zestaw bez dopalacza. Tu akurat w owocowym smaku Sweet Dream zawiera bogate źródła białka, a także kompletny zestaw aminokwasów. Jak zapewnia producent, głęboko wnika w zanętę, zostawiając na zewnątrz aromatyczną otoczkę. Jest to sposób na szybkie ściągnięcie w łowisko ryb i przytrzymanie ich tam na dłużej. Powinien doskonale sprawdzić się w zalewaniu ziaren, kulek czy peletów. Oczywistym jest, że liquid nie rozpuszcza materiałów PVA. Serię uzupełnia Method Mix Challenge, dla którego znajdziemy naprawdę sporo różnych zastosowań. Zgodnie z nazwą jest używany do uzupełniania podajników do metod Fidera, ale także jako świetny stick mix do woreczków i siatek PVA. Niektórzy z Was wykorzystają go także jako uzupełnienie do nęcenia wraz z kulami i peletem. Drobna frakcja i mikropelet tworzy nad miejscówką idealnie pracującą chmurę zanętową z szybko rozchodzącymi się atraktorami. Meus pracuje wciąż nad nowościami i jako firma, która ma aspiracje, by kształtować polski rynek wędkarstwa karpiowego, musi to robić. Jeśli do tej pory nie korzystaliście z ich produktów, podpowiadamy, warto to zrobić. Być może dacie szansę także i sobie.